chwilę są przygotowane, ci to tłumaczę, zanęty i będziemy taką zarzucać, zanęcać w tamte miejsca, gdzie będziemy zarzucać, wiesz, żeby ryby przyciągnąć. Podaj tu, tak trochę. Muszę sobie określić, gdzie ja będę zarzucał, to tamtą kulę trzeba, wiesz, wrzucić. No i teraz tam już drugą kulę. Czosnek. Poczekamy teraz na nich, co oni wymodzą. To co, damy tu czosnek? No... Albo kałamarnicę? Nie, tutaj daj kałamarnicę, dobrze? Jest założony na tak zwanego włosa, wiesz? Haczyk jest goły. No. Ta zanęta wisi pod haczykiem. Nie na haczyku, a pod haczykiem, wiesz? Do tego haczyka jest przywiązany taki, to my to nazywamy właśnie włos. Tu ma na dole pętelkę. I teraz igłą się na ten włos nabija tą kukurydzę. I tu taka zatyczka jest, żeby ona nie spadła. No i wiesz, i haczyk jest, ta kukurydza jest tu, haczyk wyżej. Troszeczkę później się wiąże, się go skraca, żeby ta kukurydza była bliżej ostrza. No i się zarzuca. I ryba jak bierze, ona zasysa, nie? I zasysa razem z tym haczykiem. I wtedy zamyka pysk i odpływa i wtedy ciągnie mi żyłkę i ja ją zacinam i wtedy haczyk się wbija, wiesz, tu w wargę, nie? To są właśnie sztuczne kukurydze, wiesz? To nie jest naturalna i one są, widzisz, moczone w takich smakach, nie? I teraz jest smak kukurydzy i on jest nasiąknięty. Chyba myślisz, z tym, że o takich zapachach, co myśmy rzucali te kule, wiesz? To są w tych kulach. No to też jest ta kukurydza, nie? Też żeby, tam. Tak, żeby one, wiesz, kolidowały, wiesz, z tym sobą. No. A tutaj? Tamte kulenie są dla nich bezpieczne, bo tam nie ma żadnego haczyka. A tutaj, no to później, z tych zapachów, to jest jedna... W tym jest naturalna kukurydza. Jedna czwarta. Wiesz? No. Bo mamy zapachów tak, że wiesz... To jest jedna ona wtedy czwarta, myśli, tak. Że ma naturalną i łatwiej tą sztuczną, nie? Pachnie tak samo. Nawet lepiej pachnie. Nawet lepiej, tak? Lepiej pachnie, to lepsze. No. Dziękuję bardzo. To by było to. Nie. Tam gdzie zanęciłem. No co się teraz dzieje, wiesz? Trzeba to nocna żyłka. Żeby było napięte. Nie, poczekaj. Na razie nie. Na razie dajemy ciężarek i widzisz, ten ciężarek napina tą żyłkę. Bo musi być żyłka napięta, po to, że jak ryba, żeby był widoczny od razu kontakt z rybą. Bo jak będzie luźna, to nie będziesz widziało, że on tam bierze, bo jest luźna, to zanim ona tego, zanim ci tu pokaże, to już może być po herbacie, wiesz? No i to trzeba, bo on się pomału, ta żyłka się przytapia, jak widzisz. No i ten ciężarek jest po to, wiesz? Żeby... Później jeszcze i tak podkręcimy. No i tutaj, wiesz, tu jest, żeby on sobie tu leżał. I teraz zakładamy. Tak.
Teraz zakładamy, że tak powiem, sygnalizator. No ale musimy go włączyć. Widzisz, jak teraz ryba pociągnie, to mi daje sygnał. Nie? Ja sobie dopinam. Tu troszeczkę luzu daję, żeby ona nie czuła oporu od razu. No i wiesz, i już teraz sobie czekamy, aż ryba tego. Teraz druga wędka idzie. A tu co ci dać? Czosnek. Kałamarce mu dałaś? Tak, dobra. Chłopcy na rowerach z krowską głową świeżą, popytka była. Weszli, wiesz, do jeziora, takim tykiem mieli, wbili tą krowską głową, wiesz, to ze spyszkę i na górze szmatkę powiesili i pojechali. A my chłopcy się jako, co on to robi? Przyjechali wieczorem, rozumiesz, na jedną wędkę. Słuchaj, tak ciągli wędrowe eksperymenty. Bo wędrów się świeża krew. O tym może nic miłego być. Świeże tego i pochodzi wtedy do tych rzeczy. Aha, ja mam ci podać, Maria, już. No. Już. Jesteś opóźniony w rozwoju, ale trzeba opowiedzieć, prawda? I opowieści niesamowite, nie? Proszę. Już. Nie wiem, co tu mam, bo tu jest na haczyku coś jest, ale nie wiem co. Sprawdzisz to. Sprawdzę. Sprawdź. Po tylu ileś dniach ja mam sprawdzić. Nie wiem, kochanie. To źle, tak. O kurczę, ty, to drugi skuzoryk, do pierwszych zielonych listy na grzybach. Ze szkoły podstawowej pamiętam, nie pamiętam, kurde, co w zeszłym roku. Tak to bywa, Rysiu. Czasem nie pamiętam, co dwa tygodnie temu robiłem. Tak. Że jest ta czerwona kapusta, cebula, tego i tak, no. Jabłka, drusz, piśni. No, branie, jedzie szanie. Ale jaja. Na tym. Ciąg. To już teraz ściąga trzeba. Wisi. W jednym miejscu. Nie. Trzymaj, ja ci go naprowadzę. No, godne uwagi? No, jest tak. Chyba? Nie jest znowu aż taki duży. Z tego co widziałem, dość szeroki. Tego metra. Że ty to ładnie jak zgrabnie robisz. Ile ma? No ten jest ładny. No mówię, że ładny. No. Nie, 45. Opowiadasz. Ale no. Chyba masz metra, nic do niczego. To twój metr jest, proszę pana. Ładny, Marysia. No ale nic, weźmiemy go, co? Taki. No chyba to, no. A książki? To jest na tyle ładny, że jest szeroki, Rysiu, wiesz? I temu kontrę taką dał tam, wiesz? Opór. Teraz musimy go zapisać. To taka procedura, że trzeba zapisać rybę, którą bierzesz.
przypisujemy rybę. Za tyły też karp? Proszę, dzisiaj 25, tak? Tak, a to był też karp? Karp. Na stawie numer 4, godzina 10:10. Karp i ma 45 cm. Trzeba, wiesz, bebecha wyciągnąć, czyli te wszystkie klatki. Poczekaj. Łatwiej trzeba, wiesz. Ale też jeszcze. Też. Kręgosłup? Nie. Ściąganie skóry, wiesz? To najtrudniejsze? No, wiesz, trzeba wiedzieć jak. Zresztą wszystko trzeba wiedzieć jak. Bo jak człowiek źle zacznie, to się później namęczy i efektu nie ma. No, widzisz? Naciągnie później palcami, jak gdyby oddzieli. I zobacz, widzisz? I nie masz skóry. I nie ma problemu z tymi na dół przechodzą.